Hejo, z tej strony Benio. I jak mówiłem, że jeżeli wydam jakiekolwiek przecieki do obozu kredowego, to wtedy nagram odcinek. I jak mówiłem, tak też robię. Bo otóż wyszły przecieki odnośnie czwartego sezonu obozu kredowego. I to nie tylko jakiś tam teaser, gdzie widać jakąś wyspę, lecz wyszły zdjęcia. Zdjęcia, na którym mamy pokazane dużo informacji. Więc jestem teraz na koksa podjarany, więc już zaraz zaczynamy. Ale zanim przejdę do odcinka, chciałbym was zaprosić na serwer Discord Jurassic World Polska 2.0. Jedyny serwer poświęcony Jurassic World, jest na nim sporo frajdy, więc jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat właśnie tego Discorda, to chętnie zapraszam. Link do Discorda w opisie, a ja już bez dalszych ceregieli zapraszam do oglądania. A więc, odkładka książki, która da nam wielki wyciek odnośnie czwartego sezonu obozu kredowego. Więc ja więcej za bardzo nie mam co powiedzieć na temat tej okładki, bo powiem tylko tyle, że ma ten charakter rysunkowy, a to już wiemy, ponieważ już wiele takich typu książek z każdego sezonu wyszło. Więc ja już zapraszam was do omawiania każdego z obrazków. A więc pierwsze zdjęcie, które najbardziej rzuca się nam w oczy, czyli Tyranozaur i Kentrozaur. Więc widzimy starcie T-Rexa oraz Kentrozaura. Za bardzo do tego zdjęcia nie ma co mówić, gdyż widać, że najprawdopodobniej to będzie zacięta walka T-Rexa i Kentrozaura, sądząc po tym, że Kentrozaur ma jedną ze swoich kryz ułamaną. Nie wiem do końca dlaczego. Albo ze względu na Tyranozaura, albo ze względu na to, że to jest stary Kentrozaur, który już swoje lata przeżył i wiele już walk stoczył. Więc przejdźmy teraz do kolejnego obrazka, na którym jest przedstawiony Kenji oraz Brooklyn. Więc widzimy, że coś za nimi wybucha, a i oni przed tym uciekają. Raczej nie przed tym, lecz przed wybuchem. Więc za bardzo nie wiem do końca, o co w tym chodzi, ponieważ to praktycznie nic nam nie ukazuje. Albo coś będą wysadzali, albo oni uciekają przed czymś. Możliwe, że właśnie skoro na wyspie, na której będą, będzie teren pustynny i możliwe, że będą uciekali przed czymś, co będzie goniło ich w całym tym dymie. I możliwe, że oni właśnie będą teraz przed tym uciekali. Kolejne zdjęcie przedstawia Bena. Bena nieustraszonego. Kurde, dzieciak z dżungli, co się nauczył po paru dniach, kiedy robił sobie nockę. Survival z ludziom, be like, hehe. No ale tak, widzimy taką jego bojową minę. No co może bardziej świadczyć o tym, że przetrwał głównie przez to, że nauczył się żyć z dżunglą i najprawdopodobniej będzie najbardziej ogarnięty w przetrwaniu w nowym, nieznanym środowisku. A więc przejdźmy teraz do zdjęcia, które ominąłem. Wiem, że ominąłem, ale z kluczowych powodów. Otóż, teraz wam pokażę dlaczego. Więc widzimy zdjęcie, na którym jest przedstawiony Darius oraz Jasmina. I tak, dobrze zauważyliście. Słynny cień naszego dobrego kolegi, który wciąż się nie pojawił w Dominion. Otóż, w czwartym sezonie pojawi się Spinozaur. I najprawdopodobniej Spinozaur będzie kolejnym antagonistą w sezonie obozu kredowego. Sądząc po minach Dariusa oraz Jasminy. A więc teraz analiza tego całego obrazu. Zauważcie jedno, że na tych obrazkach na ani jednym nie widać Sami. Co się mogło z nią stać? Otóż, pamiętajcie, że Sami pracowała dla Mantacorp. Możliwe, że oni w końcu znaleźli dzieciaki na wyspie i postanowili ją zgarnąć za to, że nie wykonała swojego zadania. Albo, że nawet podsłuchali, jak ona chce ich zdradzić i chce ich wydać policji. Ale skąd niby Mantacorp miałoby się dowiedzieć o nich na wyspie? Otóż przejdę teraz właśnie do kolejnego podpunktu odcinka. Nie wiem, czy to jest takie stuprocentowe pewne info, ale ponoć została potwierdzona informacja, że pojawi się Sorna. Tak, dobrze słyszeliście. Wyspa, którą jako jedyny podtrzymywałem w tym, że nadal na niej mogą istnieć dinozaury i nadal tam może coś być. Więc pojawi się Sorna. No raczej, jeżeli widzimy Spinozaura, to raczej nie możemy sobie wyobrazić Spinozaura na przykład na Muerta czy Matanceros. Więc tak, pojawi się Sorna,
Czyli moja teoria może najprawdopodobniej osornie się sprawdziła, że dzieciaki będą na Sornie, gdzie dinozaury nadal żyją i będą starali się uciec z kolejnej wyspy, na której żyją dinozaury. Ale skąd niby mamy pewność, że to może być akurat Sorna, skoro na teasera, tak powiedzmy, widać teren pustynny? Otóż, jeżeli nie wiecie, to Addison rzucił filmik ze mną. Więc jeżeli nie jesteście teraz za bardzo zapoznani z tym filmikiem, to teraz zapierdalać do niego! Nie no, żartuję. Po prostu was zachęcam do oglądnięcia jego filmiku, bo na serio jest godny uwagi i na serio można wiele przypuszczeń z niego wyciągnąć. A więc przejdźmy teraz do... Nie wiem, czy to jest oryginalny, czy to jest chociażby concept art całego czwartego sezonu, ale jeżeli to jest prawdziwy, to... Można się domyślić już, co widać na pierwszy rzut oka. Otóż tak, spinozaura otoczonego dronami oraz naszą szóstkę głównych bohaterów, która przed nią ucieka. A więc tak, widzimy drony. Najprawdopodobniej to są drony Mantacorp. Więc Mantacorp może planować zabieranie dinozaurów z Sorny. Ponieważ wiemy, że oni konkurowali z bioinżynierią, jednak im się nie udało, gdyż Wu ich wyprzedził. Więc myślę, że zamiast już się starać tworzyć dinozaury, to postanowili zabrać dinozaury. A więc tak, nic za bardzo szczególnego, no uciekają przed spinozaurem. Ale trzeba też jedno zauważyć. Coś się kryje po prawej stronie. Tuż pod łokciem Jasminy. Nie wiem, co to do końca jest, to wygląda jak jakiś zmutowany metalowy pies. Ale cóż, przecież to wygląda jak... jeden z jakichś dronów Mechagodzilli. Być może Mantacorp właśnie stworzyła takie typu androidy, by wyszukiwały właśnie dinozaury. No więc ostatnimi rzeczami, jakie możemy przypuszczać w czwartym sezonie, może być stwór kryjący się właśnie za klamką na jachcie. Wciąż jestem tego samego zdania. Uważam, że to może być Scorpio Rex. I w końcu dojdzie do walki Spinozaur kontra Scorpio Rex. Gdzie ostatecznie właśnie Mantacorp będzie chciała przejąć Scorpio Rexa, lecz dzieciaki im na to nie pozwolą. Naślą go na Spinozaura, żeby Spinozaur ostatecznie pokonał Scorpio Rexa. Co się oczywiście im uda, ponieważ już wiemy, że Scorpio Rex to jest ten najniebezpieczniejszy, ich zdaniem, antagonista. Więc dodatkowo jest wiele fanów właśnie Spinozaura, no to raczej byłoby to głupie, żeby zabić Spinozaura, który po tylu latach wrócił na ekrany. Oczywiście to są przypuszczenia, bo nadal nie wiemy, co kryje się za klamką. No i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak mówiłem, zachęcam do wbijania na Jurassic World Polska 2.0, a ja zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji pod tym filmem. No ja już nic więcej nie mam do dodania, jak tylko musimy cierpliwie czekać na ten sezon czwarty, by w końcu dowiedzieć się odnośnie wszystkich tajemnic odnośnie właśnie czwartego sezonu. No ja już nic więcej nie mam do dodania, no i do usłyszenia.